Cześć, siemaneczko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w kolejnym materiale z gry Wolfenstein The New Colossus. Moi drodzy, tak, jesteśmy w tej magicznej krainie. Tak to trochę wygląda, a tak naprawdę jest to Nowy Orlean. New Orlean. Sprawdźmy, co jest naszym zadaniem, żeby wszystkim przypomnieć. Jestem w Nowym Orleanie, naziści oszukują... Kurwa. Wróć. Naziści... Oczyszczają ulice miasta, zabijając wszystkich jak leci. Muszę znaleźć Hortona i jego grupę, zanim zrobi to wróg i przekonać ich, żeby dołączyli do nas. Jak wiecie, a zanim wyruszyliśmy tutaj do nowego... I need you to make it to the other side of the Great Wall. Look for any kind of opening that will grant you passage to the inside of the wall. Abyśmy mogli... zwerwować tą grupę, która jest coraz bardziej ściskana. I napierana właśnie przez nazistów, także to będzie w naszym odcinku w ostatni się skończył bardzo ciekawym epizodem z Wyattem, który nażarł się chyba jakiegoś kwasu i mu odpaliło. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie sobie, może nie całe na samym końcu odcinka, jest to właśnie pokazane, fajny motyw. Ja myślałem, że to jest figurka, a toż to jest prawdziwy kuroku, daj. Christ, Captain, not much sign of civilian life from up here. I hope we're not too late. Dobra, my mamy podążać tam. Ja bym z chęcią chciał na przykład rozejrzeć się tutaj, czy będziemy w stanie znaleźć tutaj jakieś znajdźki. Tutaj prawdopodobnie jakaś... O nie, dobra, jest dobrze. Nie, ja nie będę odsłuchiwał, bo ja powiedziałem, że ja się boję praw autorskich i to potem jest też problematyczne, bo to trzeba wycinać i tak dalej, i tak dalej. A nie chcę sobie z YouTube'em jakieś spiny robić typu prawa autorskie czy tam blokowanie filmu, bo to potem się odciska się piętno na twórcy. W sumie jakim ja tam twórcą jestem, nagrywam sobie po prostu, ale tak jak mówię, nie chcę żadnych problemów ze strony, nie chcę po prostu otrzymywać żadnych rzeczy, żeby się później z nich też w jakikolwiek sposób tłumaczyć. Dobra, oczywiście weźmy sobie, mamy nowy pistolet, ten Camp. To jest z wybuchowymi pociskami. Na pewno będziemy go z niego korzystać. Póki co jeszcze tutaj się rozejrzę, czy na pewno... A, myślałem, że... O, tak z wyskoków to? Dobra, nie. Nasze barki tego Stefana nie działają na to. Dobra. Chodźmy przed siebie i rozwiązujemy tutaj zagadkę. Odnajdujemy ekipę i spieprzamy stąd. Oczywiście zabijając wszystko po drodze, co będzie próbowało nam chodzić. Kurde, to tak wygląda, nie? Jak czasami w grach podpowiedź, że można tam wejść, ale na pewno nie można. Dobra. Czy to jest też nasz ziomek? W ogóle właśnie jakiś czas temu był taki moment, jak pokazywali dzieciństwo Blaskowicza. Jak... Kurde, zlękłem się. Jak to szczur wpadł do wiaderka i on z tą dziewczynką patrzyli, jak on się topi, ona tego nie chciała. I ja właśnie tak rozkminiłem, że to chodziło o... O! Zbadać. Kartka pocztowa od Jimmy'ego. Mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumny, tato. Jutro wyruszamy do Szkocji toczyć wielką walkę. Zrobię, co do mnie należy, by chronić ten wspaniały kraj. I się okazało, że prawdopodobnie ten szczurek, któremu uratowaliśmy życie za naszego dzieciństwa, czasami gdzieś tutaj podczas rozgrywki nam się ukazuje. I tak to rozkminiłem właśnie, że to jest na pewno on. Dobra, aha, dobra, tam mamy wejść. Czy jeszcze się gdzieś tutaj chciałbym rozejrzeć? Dobra, nie, więcej na pewno nic nie będzie. A może i będzie. I ja nie znalazłem ani jednej zabawki Maxa. Nie wiem, czy to po prostu na tym najwyższym poziomie je można odnajdować. Bardzo ciekawe, dobra. Jeszcze tutaj może tam coś błyska. O proszę, jest złoto, miło, abym je ominął, gdybym się teraz nie odwrócił. Dobra, chodzimy. Dzięki za miłe komentarze pod ostatnimi materiałami. Witam dwie nowe osoby, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej i będziecie śledzić wspólnie poczynania moje oraz kaleczenie, co po niektórych tytułów, jak to nieraz mi się udaje. Dobra. Jakaś walka? Coś się w końcu tu... Na pewno jest coś do podniesienia. Okej. Okay. Dobra, oczywiście chciałbym znaleźć jakąś alternatywną
Grafika koncepcyjna, sprawdźmy sobie ją. Okej, fajnie, fajnie. A mamy ich więcej tutaj, widzę. Góra, dół, zmień grafikę. Góra, dół, czyli co, strzałki? Aha, tu. O, tutaj był ten, ta głowica, tak? A Uber Commando, czy jakoś tak? Kontrol kabinę. Kontrol kabinę. Dobra, tam idzie jakiś typo. Tu chyba chodzi coś dużego. Dobra, załadujmy sobie tutaj. Dobra, tam możemy zejść na dół. On chodzi nade mną. Dobra, tu. Okej, jest jeden gościu. Nie, ja się boję, że nie trafi i będzie larmo, nie? Dobra, możemy sobie tutaj pozbierać ciasteczka. Apteczuszka. Już nie mogę się doczekać, aż będę mógł przeczytać te szyfry Enigmy, które mam nadzieję, że za jakiś czas się odblokują. Jeden jest tutaj bardzo blisko, więc to prawdopodobnie będzie... Dobra, tu idzie koleś. Jakby mu tak z toporka piznąć. Z jednego. Nie wiem, czy on tu będzie szedł tak daleko bardzo. Tak się trochę wychylić. Dobra, idzie tutaj. Czy on tu wejdzie? Dobra, leży. Gdzie on poszedł? On tu gdzieś chodzi z drugiej strony? Nie. O kurde. Dobra, nie. On mnie nie widział, spoko jest. Chciałbym też go z toporka walnąć, żebym mógł zaliczyć, nie wiem ile nam tam zostało, umiejętności. Tu gdzieś było rzucanie, zabójstwa starana to nie, które to było? O tutaj, zabijanie wrogów, rzucenie to jeszcze sześciu. Kurde, zauważył mnie, fuck. Przeżył? No w dupę. Nie trafiłem. Dobra, nie mam broni. Ale się zwarzywiłem to totalnie. Dobra, można by było wypróbować. Dobra, ginę. Przeliczyłem się teraz, no dobra. Ej, źle to rozkminiłem. Jakie tam zaakceptuj i nie pokazuj mi tego, nie wiem o co z tym chodzi. Dobra, one more time. Dostań się do getta. Dobra, to będzie jedynka, to będzie pistolet, pewnie ten zwykły, dobra. Dobra, wydarzenia, ale chyba nie zwróciliśmy na siebie za bardzo uwagi, co? Nie. Dobra, nie mogę tak biegać. Okej, tam idzie tamten. Tego też spróbuję palnąć prosto. Dobra, idzie. Jaki hałas, żaden... Czy tu jest zaraz za słupem drugi? Kurde, no. Dobra, i no. Nie zabrałem tego. Dawaj mnie to. Chowam. Bieramy dwie. Chodźcie tylko tutaj. Tam.
Dobra, przyszedł ten duży już? Tak, jest tam na daleko, okej. Będziemy się na razie cały czas przemieszczać do przodu. Czy mam jakiś granat? Nie mamy, dobra. O ty kurde draniu, za mną nikogo nie ma, nie? Ale mnie przestraszył. Jest tu. Dobra, jak my stoimy za amunicją. O kurde, dobra, są te mocniejsze kostki. Ktoś tu idzie? Nie. Usłyszę, jakby ktoś wchodził. A tam jest do góry jeszcze jeden. Pozycjony! Jeszcze ktoś? Tu słyszę. Ała, ała. Dobra, doładujmy sobie może. I pójdźmy załadować sobie tą broń. Bo chyba raczej on nie powinien. Strzela do mnie, co? Strzela. Na blisko. Reload. Dobra, postrzelamy sobie może troszeczkę z innej broni niż ciągle z tych. Na pewno chciałbym wykorzystać następną tą. Więc co tu jest do podniesienia? To popodnośmy. Dobra, idziemy przed się. Jakie pozycjon? Skąd oni? Był gdzieś? Dobra. Tutaj mam do pozbierania to. Tu jakiś. Nie wiem, czy wy to też słyszycie, ale ja słyszę ewidentnie. W ogóle bardzo, bardzo mało granatów jest do zbierania. Aż przerażająco mało, no dobra. Ale nie zawsze można mieć wszystko. A tu jest to działko, którego ja nie chcę, bo mamy już pozaliczane. A tam jest gościu, kurde. To są granaty. A to działa jako w zasadzie granata. Gdzie on jest? Umarł? No dobra. To jednak zmieniamy z powrotem na. Szkoda, że na przykład na tabie nie ma tego koła. I teraz zapomniałem, na którym jest. Ups. Dobra. Dobra, postrzelamy może troszeczkę z tego, tak jak powiedziałem. Tak bardzo, bardziej taktycznie. Okej, musimy rozwalić go oczywiście. Spróbujmy ty może. Dobra. O kurde. Rozpad. To jest mocne. Nie chcę dwóch broni. Okej, mamy aktualizację mapy. To też bardzo się przyda. Tu jest opcja, żeby. O, coś. A, z tej strony. O, dobra, są hand grenady. Mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś ulepszenia. Donatka możemy sobie też walnąć. Tu byliśmy w stanie iść jeszcze wyżej. O, co jest? Jak się przestraszyłem teraz. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale mega się przestraszyłem. Nie chcę dwóch. Tu możemy sobie przełączyć na taktyczny. I znowu mylę ciągle ten guzik. Dobra. Tu w ogóle mogliśmy przejść górą, ale ja nie wiem, czy. Ok,
Okej, zebraliśmy coś tutaj, ale co tutaj jest w ogóle? Tylko takie pomieszczenie od tak o? Alright. Czyli czy tak czy siak musimy iść na dół? Ale w ogóle widzicie, tam jest możliwość przejścia. Stąd z pewnością. Dobra, nie wiedziałem, że przeskoczę tędy. Będziemy mogli to rozwalić tymi barami, nie? Rzuciłem granat. No dobra. Aha. Czyli czy tak czy siak weszlibyśmy tędy. Alright. No to dobra, lekki, szybki powrót tutaj, zobaczenie jeszcze tego pomieszczenia, ale tutaj raczej już nic nie zbierzemy. Okej, dobra, jeszcze dobierzemy granaty. Aha, to jest po prostu tutaj tędy. Była druga alternatywna droga do tego, więc spoko. Zestaw ulepszający. No superancko. Dobra, co w pistolach, co mamy? Magnum. Nie chcę nic tutaj. Łączone magazynki, czyli chodzi o to, co, że prawdziwy będę mieli dużej szybko. Dzięki dużej szybkości jest skuteczny w walce i kilkoma wrogami na krótkim dystansie. Magazynek bębnowy. Podwaja pomność magazynka. Okej, okay, to jest. To może być ciekawe. Wirnik, shockhammer, to jest pompka. Okej, okay, dobra. Rykoszetowanie, załączam to. I to tak naprawdę tyle, więc na razie nic więcej sobie nie zrobimy. Dobra, to chodźmy do naszej miejscówki. Ogólnie muszę więcej właśnie tego karabina używać. Karabina. Bo później mamy już co? Okej, okay, tego. Blazkowicz, head for the old American bank building. That's where Horton and his group should be holed up. Find them. Persuade them to join our cause. O nie. Dobra. Co mam? Co mam tu skoczyć na dół? Ciur? No dobra. O! Ja bym chciał to ominąć. Dobra, spróbujemy jakoś owinąć tego potwora. Bo jeżeli nie jest koniecznie z nim walczenie, to ja bym chciał to jak najbardziej ominąć. Aczkolwiek nie wiem, czy będzie nam dane. Kurde, granat jeszcze wyrzucił koleś. Czy ja na przykład jestem w stanie teraz mu coś... Jo, jatko, motherfucko! Dobra, ten robot żyje, ja myślałem, że on się rozwalił. Zbieramy wszystko, co jest po nich. Oj, coś nacisnąłem, dobra. Dobra, nasz cel jest tam, 55 metrów, ale wiecie, że trzeba tutaj się rozejrzeć za jakimiś skarbuszkami może. Ustawiam, że w wodzie nie będzie, nie chce mi się nurkować, bo się... Nie lubię nurkować w wodzie. Ale tu możemy się oczywiście przejść, zobaczyć, czy coś ciekawego znajdziemy. Dobra, toporek. W ogóle jak oni... Grafikę koncepcyjną? Możemy sobie zobaczyć, czemu by nie. Jakieś laboratorium. My tutaj... Skądś kojarzę to, jasne, że to kojarzę. Albo nie, nie, tego na pewno nie kojarzę. Lądowiska. Dobra, coś błyska. Warto, warto. John Sunny. Today is the day. Okay. Have a nice day. Wszyscy zginiecie. Have a nice day. Dobra, gdzie jest ten nasz cel?
Nie widzę naszego celu. Cel? Aha, tutaj, dobra. Trzeba tutaj zajrzeć. Nie ma nic. Ale te krzyki są przerażające, co? Jak oni mnie mogli? A te pociski są na tyle powolne, że zanim... Ktoś... Gdzie? Nie no, czy tak czy siak muszę wejść tędy, ale dobra, możemy przejść też tędy. Dobra, myślałem, że będę mógł rozwalić ścianę. Ale oczywiście nie da się tego zrobić, więc czy tak czy siak musimy iść tędy. Dobra. Jakaś skarbuszka dla... Oczywiście posiłki. Pociski chcę sobie zebrać. Dobra, zmieniamy na karabin. Musimy postrzelać czymś innym też. I ciągle zapominam, że muszę zmienić na jedną, żeby mieć... Okej. Okay. 26 metrów. Have a nice day. Ej, mam nadzieję, że mnie tutaj nie wpierdzieli ten krokodyl, co? Dobra, ryzyk, ryzyk. The big easy can't undo your tragedy, but I can punish the people responsible. No to prawda, nie można. Gdzie tu do mnie Ja chcę tym go rozwalić. Strzała gość. No to ja rozumiem, dobra. Bierzemy znowu karabin taktyczny, karabin taktyczny, karabin taktyczny. Trochę z tego musimy postrzelać. Aha, dobra, musimy znaleźć jakiś skrót. Tego nie będziemy podnosić, bo to już mamy pozaliczane. Takie wielkie jadki już nie chcę raczej robić. Dobra, tu jest miejscówka do wejścia. Kurde, ci ludzie wszyscy nie żyją. Trochę przypaliks. And safety. Dobra, chyba co, tylko tyle, możemy iść. Wejdziemy tędy? Nie wejdziemy tędy. Dobra, wejdziemy, patrzcie tu. Wiecie, że już myślałem, że nie wejdę? Dobra. Okej, chyba znowu będzie zmiana na taktyczny karabin. Chyba, że zrobimy tutaj po prostu Call of Duty. Gdzieś miałem przed chwilą apteczkę, widziałem, okej. Czy wjeżdżamy tutaj po prostu Call of Duty i tyle, nie? Tam mogę, widzę, przejść. Dobra. O, szczur... Nie no, chyba tutaj... aż tak nie zejdziemy. Tu jest też w ogóle... Jak ktoś tu idzie? On tu gdzieś jest. On wyszedł na zewnątrz. On tu jest. Gdzie on jest? Oni tu... Wiecie co, jak to rozwalę, to ściągnę na siebie wszystkich, kurde... ziomków. Tych... On mi coś... On mi pokazuje... Cyk! Kurde, znowu się szczurek przydał. Dzięki, szczurku. Dobra, to robimy sobie jakiegoś update'a szybko broni. Urządzenia. O nie, urządzenia. Kurde, uzbrojenie. Hand grenade. Olej napędowy. Nie, w tym nie będziemy nic. Dysza zapalająca. Powiększenie zbiornika. To by mogło się przydać, bo jeżeli trafi nam się ktoś większy, to dobrze by było. Ale dobrze, nie. Może nie tak... Rakieta. Rakieta, kolba, podajnik. Dobra, zobaczmy co tutaj. Wystrzelone granaty poręczeń i wybuchają po trafieniu w cel. Okej, okay, kolba. Zastępuje uchwyt pistoletowy kolbą, co niemal całkowicie odrzut w czasie strzelania. Podajnik sprężynowy. Przytrzyma, by wystrzelić serię trzech granatów. Wiecie co, weźmiemy sobie na razie może to, a rakietę. Nie wiem jeszcze ile zostało nam gry, ale kurczę,
odnosząc wrażenie i z tego, co nam gra na razie tutaj pokazuje, to wygląda na to, że jeszcze chwila będzie, aczkolwiek ta chwila może się szybko zakończyć. Więc nie będę tutaj nad tym dewagował. Henryś! Dobra, tam jest jeden ziombel. Dobra, i tu jest drugi, co? Ale to zrobiłem teraz. Oni tak chodzą, ja nie wiem skąd. Tam coś widzę mi błysło przez chwilę, ale to jest tylko Kevik. Dobra, tam idzie kole. Dobra, śpi. O kurde! Ja pierdol... Jaki alarm, frajerze! Gdzie oni są? Dobra, już chyba ktoś został... Posprzątani. Dobra, zrobiliśmy to w miarę szybko. O, w takim razie... Macie jeszcze jednego. Ała, ała, ała. Ej. Dobra, to by trzeba było może wziąć sobie Dobra, nie, boję się stąd troszeczkę zeskoczyć. Ale już za późno. Tam widziałem gościa. Dobra, tam jest. Tu lecą goście, ej, halo. Aha! Oni chyba mają wszyscy pompkę za... Tak. Normalnie przejdziemy tam. Nie przeczytałem i nie wsłuchiwałem się, co on tam mówi. Ale dobra. Idźmy przed siebie. Tam musimy się dostać. Crane. To Crane to jest chyba ten, nie? Dobra, tu mam osiągnięty limit. Dobra, wchodzimy tędy. Tak bardzo namiętnie chcę zbierać wszystko, a wychodzi na to, że ja ciągle mam praktycznie pełne ammo. Dobra. Tam musimy się z tamtej strony dostać, więc oczywiście naszym taranem. Muszę też pamiętać o tym, żeby używać tego tarana, bo tam też można zdobyć jakieś profity. Za to klan wyraża poparcie dla nowego reżimu. 49 Waszyngton nadszedł czas na nowy amerykański Ordun Nung. Powiedział wczoraj podczas transmitowego na żywo przemówienia wielki czarnoksiężnik Ku Klux Klanu. Okej, okay. No co powiedział, to powiedział. Otwieramy ten pierdolnik i idziemy. Co się odbywa? A, suwnica. Crane. No w sumie po holendersku też kran, tylko że to się mówi kran. Jest też suwnica, dźwig, coś w tym stylu. Dobra, nic tu więcej nie ma. A, gdzie to było? Co? Gdzie ona jest? Halo? Co ja mam po prostu? Momento. O, ja chyba zagubiłem troszeczkę. O, załadujmy sobie. O, osiągnięty limit jest. Jeszcze raz stąd i tam do góry. Czyli ja tam byłem, kurde, dobra. Okej, okay, wiem gdzie mam iść. Czy to będzie opuszczenie od razu tego też? Aha, tędy nie prze... Czy jestem w stanie to rozpieprzyć? Nie. Tędy też nie przejdziemy, dobra. Musimy znaleźć inne wejście. Znowu idę nie w tą stronę. Tu. To gdzieś tu było, nie? Jeszcze wyżej? Czy to będzie tutaj ta suwnica? To jest to pomieszczenie, to musimy wejść wyżej. I w tą stronę gdzieś. Bang! O, coś muszę jeszcze zrobić? William, we are moving on from the tower now. Mines are disabled. Wyatt is scouting ahead. Just co mi to dało? With the Nazis. Barely made it. A, może tu na dół? Tak. Don't know if this is normal, but
I think the pregnancy is making me a little, you know, excited. Pobudzona? Oh God, is everyone listening in on this frequency? Yes. Yes. Co? Anke swędzi grzechota? Ale no i co, gdzie my doszliśmy, co tak naprawdę? Przeszliśmy na drugi stronę, na drugi Ej, co ja się jakoś zacina? Opuść za jezdnię. Dobra, wcale nie będzie tak łatwo. Dobra, zaraz potargamy gościowi rajtuzy. Gdzie jest ten nasz granat? Dobra, zróbmy tak. Pyk, pyk. Mamy 16 tego. O, cię połsztajny. Aha, czyli to jest w sumie nawet nie wiem, czy to nie jest lepsze. Dobra, może nie zabijajmy ich tym, bo trochę szkoda. Ten jest z tym kevlarem mocniejszym, więc na niego też muszę uważać. A chyba ja po prostu jestem i tak za dobry na tą grę. Więc raczej oni mi nic nie powinni zrobić, bo i tak gram na środkowym poziomie trudności i czasem ginąłem po prostu z własnej głupoty. Ale no chyba to będzie już tutaj wyjście z tego, co tak, taki mam wewnętrzny feeling. Trapped. O, przepraszam. Looks like I gotta blast my way out. Dobra. Grafika koncepcyjna, możemy sobie zobaczyć, dlaczego by też nie. U, jaki warsztacik, proszę, tutaj się robiło. Wow. Fajnie, fajnie. English German tramwaj, to nie wiem, co to było. Dobra. Okej, nie będziemy już więcej oglądać z żadnej grafiki. Tu by się trzeba było sprężyć i stąd wyjść. Lecimy do tego. Bum, kurde. Opuścić zajezdnię to nie powinien być żaden problem. Mam jak zawsze wejście do góry i wejście na dół. To mnie zawsze tak wkurza. Dobra, easy. Olewam tą w ogóle tego robota. Dobra, wygląda na to, że musimy wejść tam. Ale mamy dość wiele opcji co do tego. Więc nie wiem, czy tak. Okej, okay, tu mam coś do zbadania. List od przywódcy. Rozumiem, że mogę ci podać elementy niemieckiej polityki. Są to tak, są specjalistami, nie da się ukryć, ale wierzą też w chronienie białej rasy. Okej, dobra, to nic nowego. O, a tam musimy wejść. Czy to będzie już kolejny etap? Czy to będzie opuszczanie etapu, czy po prostu my tu mamy wejść tylko i wyłącznie? Dobra, okej. Nieważne. Nie wiem, jak daleko mam zajść, kurde, są 33 minuty, to będzie dobry motyw, żeby tutaj się zatrzymać i ruszymy w kolejną przygodę tutaj i z rozwałką i rozpieprzaniem mocnej nazistowskiej pozycji w tej otóż krwawej wojnie. Mam nadzieję, że się materiał podoba, jeżeli tak, to możecie zostawić łapeczkę w grupie. Nie wiem, coś mi się dzieje, miesza. Dobra, widzimy się, na razie, pozdrawiam.